Cześć, to strony PRL, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawlstars. Moi drodzy zadymiarze, święta tuż, tuż i właśnie z tej oto okazji Supercell postanowił wprowadzić aktualizację do gry Brawlstars. A wraz z tą aktualizacją do gry zostanie dodany nowy chromatyczny zadymiarz, 5 nowych skinów, złote i srebrne skiny zostaną modyfikowane. Zaraz zobaczycie jak. Edytor map też zostanie ulepszony i teraz waszą mapę będzie mogło zobaczyć miliony osób, ale o tym za chwilę. Teraz chciałem zawrzeć z wami pewną umowę. Jeżeli pod tym filmem do końca dnia zostawicie tak 10 tysięcy łapek, to jutro wrzucam kolejny odcinek, gdzie omawiamy nową zbliżającą się aktualizację, a uwierzcie mi, coś ciekawego dla was przygotuję. Skoro zostawiłeś łapeczkę w górę i strzeliłeś subika dzwoneczkiem, to teraz moi drodzy chciałem wam przedstawić dwóch widzów, którzy robią zakupy z kodem PRL w sklepie Brawl Stars. Dzięki ślicznie za wsparcie, pamiętajcie, żeby sprawdzić swoją skrzynkę mailową, bo wam odpowiedziałem na tego maila i podesłałem wam kody PSC, za które będziecie mogli sobie kupić Megaboxa. Przypominam, że jak co odcinek trwa taki konkurs dla moich wspierających z kodem PRL. Jeżeli jeszcze mnie nie wspieracie, no to klikajcie pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu, potwierdźcie, że macie grę Brawl Stars, a kodzik PRL wam się sam automatycznie wpisze do sklepu. Jeżeli robicie jakieś zakupy z moim kodem, nagrywajcie to, podsyłajcie mi na maila kodparel@gmail.com, a jeżeli wasz materiał pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście Megaboxa. Jako że zbliżają się święta, to nie tylko Supercell przygotował dla was niespodziankę, ponieważ sklep Pixi Shop też przygotował dla was niespodziankę i już niebawem pojawią się nowe świąteczne wzory na stronie. Na chwilę obecną nie będę wam zdradzał, jakie to są wzory. Dodatkowo też zostaną dodane dwa nowe zwierzątka do serii Animals. W sumie dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, jakie to będą zwierzątka. Sekcja komentarzy oczywiście jest do waszej dyspozycji, także śledźcie pixishop.pl, bo to już niedługo. Nowy sezon będzie nazywał się Świąteczna Ucieczka. Pragnę przedstawić wam nowego chromatycznego zadymiarza, który nazywa się Lou. Jest trzecim członkiem trio Gale, Pan P oraz Lou. Lou jest wesołą maszyną do lodów. Jego podstawowy atak polega na rzucaniu lodowymi rożkami, a gdy trafi on we wroga, zostanie oznaczony śnieżynką. Jeżeli wróg otrzyma określoną liczbę symboli śnieżynki, zostaje zamrożony na kilka sekund. Super atak Lou polega na tym, że pokrywa obszar niezwykle śliskim, zamrożonym syropem dla wrogich graczy, po którym będzie bardzo ciężko się poruszać. Wyobraźcie sobie teraz, że gracie tryb Game Grab i Lou rzuca na środek swój ultimate atak, tam gdzie wyskakują klejnoty. Przeciwnicy zostają na lodzie, dosłownie i w przenośni, a my sobie zbieramy elegancko klejnoty. Jestem teraz w sumie bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała konfrontacja Lou oraz Amber, ponieważ to są dwa różne żywioły. Amber jest ognista, Lou jest lodowy i teraz wyobraźcie sobie, że Lou rzuca ultimate atak, zamraża powierzchnię, a Amber rzuca swoją benzynę w te same miejsce i ją podpala. Ciekawe, który żywioł jest silniejszy. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli chodzi o chromatycznych zadymiarzy, to w tym sezonie będzie troszeczkę inaczej, ponieważ Lou będziemy mogli odblokować ze skrzynek dopiero po osiągnięciu 30 poziomu darmowego karnetu. W zeszłym sezonie mogliście od razu odblokować zadymiarze ze skrzynki, a teraz musicie troszeczkę poczekać, jeżeli nie kupujecie karnetu zadymiarskiego. Jeżeli dobijecie już 30 poziom karnetu zadymiarskiego, no to szansa na wydropienie Lou będzie tak samo wyglądała jak w przypadku innych chromatycznych zadymiarzy. Pamiętajcie też o odebraniu nagród z pierwszego sezonu przed rozpoczęciem czwartego, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, no to wasze nagrody zostaną automatycznie odebrane. A teraz przejdźmy do omawiania nowych skinów, które zostaną wprowadzone wraz z nową zimową aktualizacją. Pierwszym skinem jest goniec hotelowy Dynamite, który zamiast lasek dynamitu rzuca walizkami. Jego animacja Ultimate Ataku wygląda, jakby rzucał całym regałem z różnymi bagażami, który później wybucha. Lou też otrzyma swój ekskluzywny skin, Króla Lou. I z pewnością będziemy mogli go odblokować, kiedy ukończymy cały karnet zadymiarski, tak jak było zawsze w przypadku chromatycznych zadymiarzy. Król Lou jest ubrany w zacne szaty przyzdobione gemami z gry Brawl Stars. Animacja jego podstawowego ataku wygląda, jakby rzucał kielichem zamrożonym syropem. No, tak jak na króla przystało. Supercell wznowił tę współpracę z marką Lion Friends. I właśnie z tej oto okazji do gry zostanie dodany Sally Nani. Jest to połączenie kaczuszki Sally z robotem Nani, co daje nam mega przezabawny skin przypominający Kennego z South Parka. Dosłownie. Kolejnym owocem tej wspaniałej współpracy jest Connie Max, czyli połączenie króliczka Connie oraz zadymiary Max. I powiem wam, że wygląda naprawdę mega ciekawie, ale ta postać jest w porównaniu do Max mega duża i będzie to śmiesznie wyglądało, jak taki klocek przyspiesza na ultimate ataku. Ostatnim skinem w kolaboracji jest Choco Piper, która jest połączeniem misia Choco oraz złotowłosej snajperki Piper. Jest ubrana cała na różowo, a jej włosy oraz broń przyzdobione są elementami charakterystycznymi dla marki Lion Friends. Kolejny skin do Piper, ja się osobiście mega jaram, ponieważ chcę mieć wszystkie skiny do Piper i mam nadzieję, że będzie strzelała czekoladowymi pociskami. W końcu nazywa się
Choco Paper. Pamiętajcie też, że cały dochód z pakietów mistrzowskich zostanie przeznaczony na nagrodę główną, czyli 1 milion dolarów, o które zawalczy aż 8 drużyn z całego świata. Oczywiście za chwileczkę tą akcję wesprzemy, wejdziemy na moje konto i kupimy wszystkie oferty. To teraz porozmawiajmy sobie o edytorze map. Jest nadal w wersji beta, ale już niebawem będziecie mogli udostępnić swoją mapę na cały świat. Gdy mapę zatwierdzą twoi znajomi, trafia ona do publicznej puli map i każdy będzie mógł na niej zagrać. Od razu po aktualizacji zabieram się za tworzenie swojej mapki i powiem wam szczerze, że spędzę nad nią wiele godzin, żeby stworzyć najlepszą mapkę do showdowna i chciałbym, żeby ujrzał ją cały świat. Więc moi drodzy zadymiarze, mam nadzieję, że zostawicie pod moją mapką łapeczkę w górę. No, chyba mogę na was liczyć, co nie? Mapa oczywiście będzie dostępna dla każdego przez 24 godziny, więc każdy zdąży w nią zagrać. W tej aktualizacji do edytora map zostaną dodane dwa nowe miejsca. Pierwsze to miejsce testowe, które pozwala wypróbować i ocenić mapy wysłane przez graczy z całego świata. W drugim miejscu zostanie umieszczona mapa z najlepszymi ocenami danego dnia. I co najlepsze, będzie w nią można zagrać i walczyć o pucharki. To jest coś pięknego. Twórcy gry posłuchali naszych próśb i wraz z nową aktualizacją do edytora map zostaną dodane dwa nowe tryby. Napad oraz nagroda. Do tego udostępnią nam jeszcze trampoliny oraz teleporty, więc mega się jaram. Jeżeli chodzi o zimową aktualizację, to było na tyle, ale jeszcze nie wyłączajcie odcinka, ponieważ teraz przechodzimy na moje konto, aby kupić 3 mistrzowskie oferty. Jesteśmy, moi drodzy zadymiarze, już na moim koncie i sprawdźmy sobie sklepik. Co my tutaj mamy? World Finals Packs. Ej, dlaczego to jest po angielsku? Jak tu mam troszeczkę ofert po polsku, tu mam troszeczkę ofert po angielsku. Coś ostatnio się buguje strasznie. Tłumaczenie w grze Brawl Stars, ale nieważne. Mam nadzieję, że wraz z nową aktualizacją to naprawią. Przypominam wszystkim, zanim zrobicie jakieś zakupy, wpisujcie kodzik FARAL albo klikajcie pierwszy link w opisie. No i podsyłajcie mi te filmy na mojego maila, jeżeli pojawi się na moim odcinku, to znaczy, że wygraliście megaboxa. Teraz przejdźmy do kupowania ofert i może zaczniemy od pinów. Na samy początek piny. Zapłacono i uwaga, co my tutaj będziemy mieli, moi drodzy? Wow, 5 złotych pinów, są przekozackie. Mamy pina takiego z taką brwią podniesioną do góry, wkurzonego, cieszącego się, zdziwionego oraz płaczącego. Teraz kolejna oferta, 5000 golda i 170 gemów. Ja muszę kupić sobie gemy, ponieważ no niebawem aktualizacja i mi się z pewnością przydadzą na nowe skinki. 170 gemów i 5000 golda. Gold mi się przyda na złote skiny, to na pewno. I co mamy tutaj ciekawego dzisiaj w sklepie? Shibanita jest w przecenie. No to kupmy sobie Shibanitę. Przy okazji, ja kolekcjonuję skinki do Nity, a że Shiby nie miałem, to jestem w szoku. Dobra, czyli już mamy kolejny skinek. No i teraz czas kupić skin do Colta. Rywal Colt. Woo! Ale on wygląda kozacko, zobaczcie. Kupujemy i moi drodzy widzowie, mamy to. Mamy to. Tak jest, zapłacono 24 zł, nowy zadymiarz. Raczej nowy skin do nowego zadymiarza. Okej, okay, wygląda mega fajnie, jest to Colt, który strzela z telefonów, tak? Telefony podłączone pod pistolety. Ciekawa sprawa. Tak wyglądają moje skiny, królewski agent Colt, korsarz Colt, Colt rywal oraz Rockman Colt. No, czyli mam je już wszystkie. Zagrajmy sobie teraz na szybko Graveyard Shifta, zobaczymy jak nam pójdzie naszym nowym skinem. Jak widzimy, atak różni się znacząco od zwykłego skina Colta. Tu mam jakiegoś chłopa, to jest Spike, tak? To jest Spike. Max, 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 do końca! Ult, 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 trafiam! Leży! Ja, yeah, dziękuję, ale to była zadyma, udało mi się ją pokonać, muszę uciekać. 3100 HP ma ten Mortis, więc na spokojnie, na spokojnie. O nie, 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 co to, to? Dobra, obiłem, to był kolcik jakiś. Ha! Na czwartym. I co, cwaniaczku? Masz low HP. A ja się nie dam podjechać. Oj, nie dam. Nara! Patrzcie, 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 nie trafiłem go ani razu! O kurczę, dobra, to my jeszcze co? Surge, zwolniony Surge. Dostał ten Spike, nie żyje. Od razu wjeżdżam w Surge'a. O, ma 6 kubów. Dobra, uciekam, uciekam, że ten Spike mnie nie obił. Porobiony. Dobra, jest już mój. Jest już mój, widzowie. Nie podejdziesz do tego cuba. Nie ma szans, byś podszedł do tego cuba, Bordo. Leży. Easy peasy. 10 pucharków. Let's go.
I to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, Zdymiarze. Nara!